Hej, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gry Frostpunk na moim kanale. Małe sprostowanie, ja od razu tutaj tłumaczę, że nie jestem specjalistą, jakimś super ekspertem, jeżeli chodzi o Frostpunka, czy też o system, jaki tutaj jest prowadzony tej rozgrywki. Także jeżeli coś pójdzie nie tak, to po prostu mam tutaj kilka save'ów, więc gdzieś tam do któregoś momentu uda nam się to wczytać, podejrzewam. I też gdzieś tam będziemy musieli to próbować naprawić. W każdym razie tak tartak parowy to jest dosyć słabo. Ostatnio dostałem poradę, że błędem jest to, że nie mam wentylatorni rozwiniętych na full i z tego względu też ta prędkość tej mojej pracy dosyć mocno cierpi. Powiem tak, że teraz na tym etapie nie sądzę, żeby było warto stawiać te wentylatornie, ponieważ ten rdzeń, on niedługo zostanie tak naprawdę już skończony. Budowa generatora, połączone wentylatornie. No tutaj dałoby mi to możliwość postawienia drugiej wentylatorni, którą mamy godzinę w ogóle tutaj, 18:19. Z drugiej strony, gdybym postawił wentylatornię, zaraz tutaj, tego nie mogę odpalić. Poprzeczki są, tutaj też, dobra. Tu można by nie było odpalić trochę jedzenia więcej, dobra. Także na razie myślę, że wyrobię się z terminami. Mam nadzieję, że dalej też tak będzie. Dobra, bo tu teraz nie pracują. Także lecimy sobie dalej. Co ja za badania tutaj wziąłem? Wziąłem te wydajne palniki, koksowniki. Tego nie postawiłem, ale może zmienię sobie te badania. Póki jeszcze się to praktycznie nawet nie zaczęło. Zasoby i posłucham rady widza. Kierując się w kierunku... Nawet nie ulepszone wozy, ale udoskonalony port, ale no znowu nie mam drewna, więc nie mogę tego zmienić. Chyba, że mogę zmienić i wtedy te badania, ten zasób, który tutaj był zużyty. No ale w sumie nawet nie wiem, ile było zużyte. Dobra, to nie, niech zostaną te grzejniki, a jutro sobie najwyżej odpalimy te udoskonalone porty. Oczekuję. Plac budowy generatora 113 tutaj, a oni... A, oni doszli, wrócili do nas, bo nie wiem, o co chodzi w sumie, ale nie mamy możliwości wysłania gdziekolwiek indziej tych naszych ziomali, bo oni... Miejmy nadzieję, że jest to przyszłe bezpieczne miejsce, a tutaj co jest z tym? Tutaj nikt nie pracuje w tym obozie? Ale oni tutaj transportują. Może na dwa obozy, na dwa kursy będą robili. No zobaczymy. Tutaj mamy plac budowy numer 120. Nie czaję tego za bardzo. Mam chyba, powinienem mieć trzy te grupy. No tutaj jedni nam niosą jedzenie, drudzy nam niosą jedzenie. Statek nam płynie z protezami, bo mamy kilku właśnie... kilka osób, które potrzebują protez. Dodatkowo jeszcze dorzucimy sobie dwóch robotników. Zastanawiam się, podejrzewam, że nowe miejsca. Jak to się stało? Szefie, znaleźliśmy zwłoki. Współpracownicy zmarłego powiedzieli, że często dzielili się z nim swoimi tabletkami z kokainą, a jemu wciąż było mało. Przypuszczamy, że przedawkował. Niestety taka reakcja na kokainę nie jest niczym nietypowym. Spada motywacja. Zakazać zużywania tabletek z kokainą i co? No dobra, zróbmy tak. Przez 3 dni nie używaj tabletek z kokainą. Tutaj nie mamy. Gdzieś jeszcze miałem kuchnię. Tutaj nie ma kokainy. No dobra. Ale tu już mam zaznaczone, a że... Pierwszy zgon w mieście. Właśnie umarł jeden z naszych ludzi. W tych ciężkich warunkach nie unikniemy dalszych ofiar chorób, wypadków i mrozu. Musimy znaleźć sposób na pozbywanie się ciał. Otwórz księgę praw. Nie mogę teraz. Ludzie sami zastaną się nad wprowadzeniem. No tak, no zastanowimy się nad prowadzeniem. Na pewno jakiś cmentarz, tutaj pochówki i tak dalej. Będziemy sobie w tym kierunku szli.
No ale na razie niestety nie jestem w stanie. Wyślij poszukiwaczy na plac budowy numer 120. Oni tam idą. Ja tu mam wolnego w sumie. 7 robotników mam wolnych. Może niech oni znoszą. Dal jest tutaj znoszona. Niech to drewno znoszą. Przynajmniej na razie. Tutaj jak to wygląda. Mamy 50 i mamy 30. Na czas budowy poszukiwacze dotarli na miejsce. Co my tutaj mamy? Plac budowy numer 120. To miejsce w niepokojący sposób przypomina nasz własny obóz. Ale zostało zniszczone przez pożary i zamieszki. Wydaje się, że znajdujący się tu generator został niemalże całkowicie ukończony. Zanim wybuchł. Zbadajmy. Plac budowy numer 120 został zniszczony w wyniku krwawego buntu. Wszędzie leżą ciała, a po ocalałych nie ma nawet śladu. Na dnie dołu z generatorem znajduje się jeszcze więcej ciał. Sądząc po ubiorze, większość ofiar była inżynierami. Wszystkie budynki są w ruinie, zostały pochłonięte przez ogień albo zdemolowane przez ludzi. Zbierzmy zasoby, które uda nam się znaleźć i opuśćmy to okropne miejsce. Tylko 10 profili. Ośnieżone wzgórze. No idźmy do ośnieżonego wzgórza. 9 godzin mi tam zejdzie. Możemy nowe prawo. No i to będzie chyba dobry moment na standaryzację pracy, ambulatorium. Korzyści z dłuższych zmian. Pełne poświęcenie. Zniesienie. A co to jest? Nowa zdolność, pełne poświęcenie. Pełne poświęcenie zwiększa wydajność w miejscu pracy o 25%. Motywacja nieznacznie wzrośnie. Pełne poświęcenie zmniejsza bezpieczeństwo o 2 poziomy. Tak być nie może. Korzyści z dłuższych zmian. Na razie tego nie dajemy. Administracja. Pochówki na miejscu. Repatriację zróbmy. Nowy obiekt, kostnica. Brak ryzyka chorób spowodowanych niepochowanymi ciałami. Podpisujemy. Nowy obiekt, mieszkańcy. Kostnica, 10 drewna, no stać nas na to. Kostnicę tutaj gdzieś postawimy, może niedaleko portu, chociaż port później z czasem będzie. Tu nie mamy drogi, ale tutaj też się nie mieści ta kostnica za bardzo. Może tutaj? Niech będzie tutaj na razie. To dalej. Nasza ostatnia nadzieja. Dziękujemy za zbadanie placu numer 120. Los tych ludzi niezwykle nas zasmucił. Robotnicy, których przyjąłeś, z pewnością wiedzą więcej niż się wydaje. Jesteśmy przekonani, że wśród nich kryją się wywrotowcy. Nalegamy, byś bacznie wypatrywał przejawów groźnego syndykalizmu. Zgodnie z raportami z całego świata, tempo ochładzania się ani trochę nie maleje. Teraz, kiedy długi projekt przepadł, twój plac budowy jest ostatnią nadzieją Liverpoolu. Na wypadek, gdyby ewakuacja okazała się niezbędna. Możecie na nas liczyć. No możecie na nas liczyć, ale może byście coś tam jeszcze podrzucili ekstra. Byłoby bardzo fajnie. Też nie widzę, co jakieś oczekują. Bo my tych wysłaliśmy. No ale oni mają zasoby tutaj swoje. Transport. Do tych może zawróćmy. A dlaczego ci nie mogą... Czy oni nie mogą się rozładować? Ej, no nie mogą się rozładować. Ja robię. To nie tak, to tych jeszcze raz wyślemy tutaj. Dobra, trochę nakręciłem. Kuchnia teraz nie pracuje. Przydałoby się chyba zacząć stawiać jakieś magazyny. Magazyny podejrzewam w tej okolicy możemy te małe postawić. Ale z tym na razie się jeszcze chwilę wstrzymam. Cieszę się, że nawet zmarłych nie zostawimy w tej
przeklętej dziurze. No dobrze. Niezadowolenie zmalało i motywacja na razie wzrosła. Obawiam się tylko kilku bardzo ważnych rzeczy. Wentylatornia, czy ona będzie pracowała od 8? Jak oni tutaj pracują, żebym nie miał znowu przypału? Od 8 do 16 i od 8 do 16. Wybudowano kostnicę, dobrze. Czy ktoś potrzebuje pracować w kostnicy? No na razie nikt tam chyba nie umarł więcej. Więc ten, który zmarł, on nie zostanie przechowany w kostnicy, tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy trochę chorych. Chorzy będą pewnie z tego względu, że nie dajemy koksu. Mamy ósmą, tak? Jak tutaj wygląda? No nie wygląda za ciekawie. Toksyczny gaz. Niestety właśnie wyjściowa z gazu jest niezbyt korzystna. Tutaj dorzućmy jeden. Dwa profile mamy w kolejce. A tutaj nie ma nic do produkcji, no niestety. I wągla się trochę zużywa. Z tymi chorymi mam trochę problem. Trochę przewijam może za dużo tego czasu w sumie. Rdzeń strajkuje. Zobaczmy, co oni teraz chcą. Negocjuj! Lepsze warunki pracy. Robotnicy strajkują. Robotnicy są wściekli i nie chcą pracować. Krzyczą coś o wyzysku, tragicznych warunkach i śmiertelnych zagrożeniach codziennej pracy. Co im obiecasz? Lepsze warunki. Trzeba będzie zwiększyć bezpieczeństwo pracy powyżej poziomu niebezpiecznie. Zaproponuj im wolną resztę dnia. Spróbujmy... Kuźwa, nie jestem w stanie tego zrobić teraz, ale ile będę miał na to czasu? Musi być bezpiecznie, tak? Chyba się wkopałem. Zróbmy nie tak, wczytaj. Zróbmy, żeby nam wczytało ten autosave. Dzień 30, wczytaj. I coś innego wykombinujemy tutaj z nimi. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Może jednak warto te wentylatory nie przebadać. Wydajne wentylatory używają mniej. Nie mam surowców. No niestety nie jest za ciekawie. Jeżeli oni mi zaczną strajkować, to będę miał problem. A to jest chyba nieuniknione w tych warunkach. Faktycznie może te wentylatornie byłyby potrzebne. Znowu poszukiwacze, zbadaj. To już tego oczywiście, weź zasoby. Idziemy tutaj. Pierwszy zmarły, tak? Nasza ostatnia nadzieja? Nie, nie, nie. Teraz mamy ten cmentarz, administracja, pochówki, repatriacja, tak jak wcześniej robiliśmy to. Dobrze. Nadzieja wzrosła. Budowa. Mieszkańcy, kostnica. Kostnica, gdzie ona była? Tutaj była. Cieszę się, że nawet zmarłych nie zostawimy w tej przeklętej dziurze. Nie da się chyba w żaden sposób powstrzymać tego strajku. Słuchajcie, a jak zrobimy nie tak? Dajmy tutaj
Na razie, bo to jest duży. Rada robotnicza, wypadek, bezpieczeństwo pracy. Cztery profile konstrukcyjne mi są potrzebne. Oni zaraz zaczną strajkować niestety. Do szpitali, tak jak wcześniej. Odpalimy sobie w szpitalach, tak. Teraz, gdzie są kościoły? Gdzie jest kościół? Tu jest warsztat. Tu był kościół. Kościele jeszcze tego odpalić nie mogę. Tego tutaj też odpalić niestety nie mogę. O, mamy cztery profile. Skończył się zapas, to wiemy. Tu jest bezpiecznie. Tu jest bezpiecznie. Tutaj jest średnio bezpiecznie, ale jest. Tu mamy jeszcze czas do zakończenia o 0 dni 4 godziny, a tutaj 4 dni 5 godzin. Dajmy max. Czy oni będą strajkować od razu? Być może teraz nam nie zastrajkują, bo nam się zmniejszyło ten poziom strajku. No dobra, tak trochę pokombinowałem i się udało jakoś to ominąć, więc nie jest źle. Może ja bym tutaj zbudował zasoby, stację przeładunkową w tym miejscu. Oni nie pracują. Odpalimy sobie doładowanie. Przyspieszy się o 20%. Odpalmy sobie na... Nie wierzę. Boże, miej tych biedaków w opiece. Co się stało? Pożar w rdzeniu. Mamy klapy przeciwpożarowe. Generator będzie miał standardową jakość. Jakość. Wielu robotników zostanie poważnie rannych. Postęp pracy nad rdzeniem zostanie częściowo utracony. Użyjmy klap pożarowych, no. Na ile został zniszczony ten postęp? Kuźwa. Czy tu będzie ryzyko strajku teraz znowu? Nie, nie ma na razie. Ten pieprzony gaz. Co mi tak przeszkadza? Wyprzedzam około 3 dni. Oni na pewno zaczną strajkować. To nie ma nawet takiej opcji, nie? Kościół, cokolwiek, żebym mógł tutaj odpalić. Na razie jeszcze nie jest źle. Poszukiwacze dotarli na miejsce. Stal i drewno. Ościeżone wzgórze. Podążaliśmy za zbiegami, aż dotarliśmy do pogórza. Ale tutaj trop się urwał. Świeży śnieg ukrył wszystkie ślady stóp. Zasoby. 150 i... Czy coś dalej mamy odkryte? Trop się urwał, więc nic dalej nie mamy. Szykując teren, znaleźliśmy porozrzucane dookoła zasoby zbiegu. Widocznie zostawili wszystko, co nie było im potrzebne, żeby się odciążyć przed wyjściem w góry. Nie sposób odgadnąć, co się z nimi stało, ale ze względu na brak jakichkolwiek osad w okolicy, trudne warunki pogodowe, najpewniej umrą z głodu. No dobrze, no skoro umrą, to trudno. Czyli oni muszą wracać. Lipa trochę, powiem wam, no bo nie mamy już nic do eksplorowania. Sądzę, że trzeba poczekać, aż morze zamarznie. Tak mi się przynajmniej wydaje.
ale zobaczymy. Doprowadźmy to miejsce do porządku i nadgońmy z robotą. No tutaj mam odpalony jeszcze ten właśnie na dwa dni. Tu jeszcze odpalenie też działa. Dwie godzinki tutaj widzę, że koniec. Jak to jest z bezpieczeństwem? Strajkują. No wiedziałem, że będą strajkować. Przejednajmy ich podwójnymi racjami. Mniej racji żywnościowych, niezadowolenie zacznie wzrastać, ryzyko strajku w miejscu pracy zmaleje. Mniej racji żywnościowych, niezadowolenie nieznacznie wzrośnie, może pojawić się więcej żądań, a tutaj nie może się pojawić więcej żądań. Niezadowolenie wzrosło. Robię wszystko, żeby się wyrobić przed czasem z tymi terminami. Tyle wam powiem. Będzie w cholerę ciężko. Ja już to widzę. Tutaj znowu nie pracują. Czego nie mamy? Nie mamy stali. To może być całkiem spory problem. Rdzeń znowu strajkuje? A nie. Olbrzymi stos węgla, zasób wyczerpany. Barak zbieraczy traci zasób. Ten barak zbieraczy stracił zasób. Rozbieramy barak zbieraczy. Ile tutaj tego węgla zostało jeszcze? 500 sztukenów. No tutaj mamy pracowników, ale... No funkcjonuje, dobra. Czyli mamy 10 robotników będziemy mieli, tak? Za chwilę, dosłownie. Wydajny palnik, badanie ogarnięte, dobra. Teraz tak jak mówiłem, będę chciał zrobić może ulepszone wozy? Nie. Udoskonalony port. To jest chyba to, co powinienem był zrobić już bardzo dawno temu. Co my tutaj mamy za kolejną? Graffiti. Ktoś pokrył jedną z stóp motywacyjnych wierzycielskimi napisem: robotniku, jesteś wykorzystywany, nie daj się oszukać. Chociaż nie można jednoznacznie ustalić, kto jest temu winien, wszyscy szepczą, że mógł to zrobić tylko inżynier. Niezadowolenie znacznie wzrośnie, motywacja nieznacznie spadnie. Nieznacznie to znaczy ile? Dobra, nieznacznie nam spadła ta motywacja, bo niezadowolenie i tak mamy już całkiem spore, niestety. O, i tutaj skończyli nam tą część, tak? To tutaj możemy dać więcej pracowników. Teraz tak, tutaj nam pracują, tutaj nam... Nie pracuje, bo brak zasobu? Zgadza się. Rozbieramy tartak. I stawiamy tartak... zasoby. Zwykły tartak postawmy może tutaj. To może postawimy jeszcze jeden tutaj. Dobra, niech oni tutaj rozbiorą, tam niech wybudują. Tutaj mamy brak, tutaj mamy max. Dobra, to działa, to działa. Tutaj nie mam rdzeni parowych, dlatego też zasoby. Barak zbieraczy postawimy. Mamy brak przyległej ulicy. Już jest ulica. Dajmy max. No i zobaczymy. To dalej nam tutaj czas pokaże. To skończyli, a tutaj mamy 102% wydajność nawet, jak widać. Za 11 godzin. To jutro stężenie gazu spadnie. Spadnie stężenie gazów toksycznych. Przybył transport. Mamy protezy. Czyli zostaną wyleczeni tutaj nasi pacjenci. Teraz tak, tego odpalić jeszcze nie mogę.
jest warsztat, tutaj jest kaplica. No dobra. Ryzyko strajku spadnie we wszystkich miejscach pracy. Mogłem to wykorzystać też. Czy ja zrobię błąd, jeżeli tutaj włączę dłuższe zmiany przy tym niezadowoleniu? Chyba zrobię błąd. Więc tego odpalam na razie nie będę. Oczekują. No i co, oni tylko tutaj dotarli i nic więcej nie ma, tak? To po co ja ich tam wysyłałem? Myślałem, że oni też będą mogli przyprowadzić, przynieść trochę jedzenia. No ale okazuje się, że nie. Węgla mamy pełno, stali mamy mało, ale... Skład zasobów, 20 drewna. Może tutaj jednak od 8 do 18, a tutaj pracują dłużej. Nadgodziny. Czy tutaj znowu jest jakiś problem z tą drogą? Tak. Być może możemy zamówić sobie właśnie rdzenie parowe. Ile jeszcze tych protez bym potrzebował? 6 mam. Tak? Nie, 4 zostały. Jeszcze 5 protez. Dobra. 1 max. Jedną protezę możemy zamówić. Zamów dostawę. Przez 3 dni nie używać koksu. No mamy. Na razie jeszcze 2 dni zostały. Nowe prawo, administracja, pogrzeby firmowe. To myślałem, właśnie czytałem sobie wcześniej o tych pogrzebach. Ci, którzy dodają swoje życie w służbie Imperium, zasługują na największy szacunek. Będziemy wysyłać ich ciała do Anglii w stalowych trumnach i chować na koszt firmy. I teraz tak, każdy jeden pochówek będzie zwiększał motywację. Każde jedno ciało wysłane będzie zwiększał motywację. Przygotowanie ciała do transportu będzie zużywać stal zamiast drewna. Ale to i tak właśnie będzie duży plus. 5 stali. Gdzie jedno ciało czasami będzie się opłaciło. Słusznie, firma powinna nam i naszym rodzinom zapewnić choć tyle. No widzicie. Wyprzedzamy harmonogram około 3 dni. Oddział numer 4. Poszukiwacze bezpiecznie wrócili do miasta. No i to jest ten moment, w którym możemy sobie pozwolić na jakieś ulepszenia dodatkowe. Albo nie tak, na budowę składów zasobów. 3, 4 by się przydały te składy w sumie. I teraz tak, tutaj. Co ja potrzebuję na kolejny etap? To mnie zastanawia. To jest ten etap. Tutaj no rdzenie jeszcze nam trochę zostało z tym rdzeniem. Tutaj będziemy potrzebowali wymienniki pary i kompozyty stalowe. Raz. 2. Ile tutaj było tego? 20 stali, 40 węgla. Zrobimy 6. A tutaj? 16 stali. Raz. 2. 3. 4. Na razie 4. Drewna też trochę mamy, więc podbijmy też tutaj trochę więcej. Robotników mam całkiem sporo już. Dajmy tutaj max. Tutaj damy max. Tu ktoś pracuje, tu ktoś pracuje. Tu też ktoś pracuje. Tutaj postawiłem barak zbieraczy, więc też niech będzie max. Nadal mi zostaje jeszcze kilku robotników.
Gdzieś tam ich możemy przydzielić w sumie, chociaż na razie. Warsztat. Max. To inżynier nam zmarł wtedy? Na to wygląda. No i jeszcze drogę. Na razie tragedii nie ma. Oni oczekują na placu budowy. Tak naprawdę mógłbym jeszcze na tym placu budowy zrobić taki myk, że... No niech też gdzieś przydzielić. Jak rozbuduję sobie porty. Na razie niech ta grupa czeka. Zobaczymy, co tam wyjdzie dalej z tym jedzeniem. I zobaczymy. Mamy 5:00, 6:00 prawie, że... Stężenie gazu powinno teraz zmaleć. I teraz jedna technologia. Koksowniki, 10 stali. Temperatura spada. Tak jak rozmawialiśmy, zima jest już tu na dobre. Mamy przesrane, jest lodowato. Jak niby mamy pracować w takim zimnie? Oby... Dobra, nie zdążyłem, co tam nam przeczytali. No oni oczekują. To tutaj zrobimy od razu opyk. I mogą zostawić jedzenie. Jak to wygląda temperatura? Nie jest źle, powiem szczerze, jak na minus 10. Nie powinni narzekać, bo mamy przyjemnie. Koksowniki mamy postawione. W sumie możemy je nawet wyłączyć. Nie przesadzajmy na razie. Więc koksowniki tutaj będą na razie funkcjonowały. Temperatura jeszcze nam nie spadnie aż tak bardzo. Gdzieś tu widzę, że jeszcze spadnie o jeden poziom, więc będzie minus 20, więc wtedy trzeba będzie się zacząć bardziej o tym martwić. O tą temperaturę na tym moim placu budowy. Na razie widzę, że na styk się jakoś tam wyrabiamy. Może damy tutaj na węgiel. Nie mamy jakoś dużo chorych osób. I teraz zastanawiam się tak nad tym, czy na przykład mógłbym zamówić jeszcze jakiś rdzeń? Nie, ile mamy tych punktów? 14, a na rdzeń potrzeba 20. No dobra. Mamy na węgiel, mamy na tą żywność, to teraz może drewno. I tutaj damy na stal. Wszelki wypadek. Dobra. Jeszcze tutaj nie możemy tego odpalić, ale to możemy odpalić. To daje nam dużą motywację. Jak tutaj wyglądają warunki pracy? Dupy nie urywa. Boję się kolejnego opóźnienia. Można by było próbować. Czy mamy tutaj ryzyko strajku? Nie mamy. Pracowana technologia, udoskonalony port. To cieszy. Zasoby. Udoskonalony port. Raz. Dwa. Brak zasobów? No najprawdopodobniej brak zasobów. Oni tutaj i tak pracują. Co najwyżej nam statki nie przypłyną i tyle będzie z tego wszystkiego, nie? Nowa technologia można opracować. Niepotrzebnie wydałem surowce? Pewnie tak. Bo teraz chciałbym przebadać parową stację chyba. Przeładunkową i później iść w tym kierunku. Zwiększ zasięg tartaków. To nie jest teraz aż tak bardzo istotne. Ciepło. Grzejniki. Tym ciepłem też jeszcze możemy się wstrzymać. Nie ma z tym problemu. Ale parowa stacja by się przydała. 25 stali. No dobra, trochę sobie pociśnijmy. Badania. Parowa stacja. Start. Będziemy mieli tutaj większą ilość surowców, na to wygląda. Stąd mogę pozabierać trochę tych ludzi. Bo ja tutaj i tak nie wyrabiam się z tym, żeby im tutaj cały czas coś przydzielać. Jeszcze są 3 w kolejce. Tutaj, profile konstrukcyjne.
Tartak funkcjonuje, tartak funkcjonuje. Węgiel zbierają. Tutaj jest rozbudowane. Dobra, mamy kolejny stos. Wydajemy max. Za ile okręt przypłynie? To mnie zastanawia. Za 4 godziny. Niewdzięczne dranie. Szefie, robotnicy, których tak wspaniałomyślnie ocaliłeś, przekonali naszych ludzi do strajku. Domagają się bezpiecznych warunków i krótszych godzin pracy, zdrowszego jedzenia, lepszych kwater i wyższych pensji. Nie damy rady spełnić wszystkich żądań. Co powinniśmy zrobić, żeby ich spacyfikować? Wymaga milicji ludowej. Czyli tutaj? Nie, tutaj strajkują, tak? Zaproponują im wolną resztę dnia. Ciekawe. Niech robią. Coś mi się wydaje, że badania odlewnia strajkuje. No już nie strajkuje. Mi najbardziej zależy na tym, żeby już skończyć tutaj ten etap. 6 godzin. Czy dzisiaj zdążą? Jakby robili do 20, to by zdążyli. Jest ryzyko małe tego wszystkiego. Wentylatornie damy do... Hmm. 5 godzin. Ja będę mógł już rozbudować ten tor, ten port. Udoskonalony port. Dobra, możemy. Plac budowy. I plac budowy. A oni te na razie tylko to jedzenie noszą, tak? Nic poza tym. No nie wiem, wydaje mi się, że trzeba będzie rozebrać po prostu. Oczekuję. Po rozwiązaniu. No dobrze, no to rozwiąż, no. No bo co innego mogę zrobić, no skoro jedni niech czekają, ale nie wiem. Jeżeli ja czegoś nie widzę na tej mapie, to weźcie mi napiszcie, bo no masakra jakaś. Czy tutaj już możemy do tego okrętu dojść, go jakoś rozebrać? Nie, nie możemy go rozebrać w żaden sposób. Tutaj mamy nasz port rybacki. Masakra jakaś z tym. Na węgiel jeszcze miejsce jest. Zimno nim nie jest. Zadowoleni są w miarę. A najlepsze jest to, że oni tu strajkują, a zobaczcie, jakie mają warunki. Bezpieczne, nie? A oni mi tutaj strajkowali. Więc to było bardzo głupie. Z ich strony. Pracowano technologię. Nie mamy rdzeni parowych, no właśnie. Czy my jeszcze jakieś rdzenie parowe gdzieś tam dostaniemy? Co tutaj będzie? Dzięki lepszej organizacji pracy stacje przeładunkowe będą 10% wydajniejsze. Ciepło. Nowocześnione palniki. Wentylatornie, mechanizacja opieki, zasoby. To startujemy tutaj. Nie ma innego wyboru. Tam jest potrzebne 50 i 50 z tego, tak? Tu już nie możemy zwiększyć. Przybył transport. No i bardzo fajnie. To mi się podoba. I teraz tak. Czy mi wystarczy na postawienie parowa stacja przeładunkowa, dwa rdzenie parowe, za mało zasobów? Ale stacja przeładunkowa tutaj może powstać. Czyli będziemy mieli więcej stali. Tu
Słuchajcie, no myślę, że w tym momencie przewiniemy sobie jeszcze na następny dzień po prostu czas. Oni tutaj faktycznie no nie zdążyli, trochę im tutaj zostało. No jutro wzrośnie stężenie toksycznych gazów, no i to będzie znowu kolejny problem dla nas. Od razu sobie to odpalam. Być może uda się uniknąć strajku po raz kolejny. Oni sobie tu na razie oczekują. Nie wiem, czy ja powinienem coś zrobić z tymi ludźmi tutaj, czy nie. No te decyzje czasami potrafią być naprawdę ciężkie. Tutaj ustawmy w kolejkę jakieś 5. Tutaj dorzućmy. Mamy tak 15 i 10. Z węglem mogę mieć problem. Tutaj mam postawione. Tutaj oni sobie zbierają w taki sposób. Ale zaraz, zaraz. To już jest ten taki największy poziom tej stacji? Chyba tak. No dobra. Na szczęście chorych nie mamy jakoś dużo. O, wykrakałem. Dajmy nim dodatkowe racje, niech szybciej ozdrowieją. A tutaj robimy tak. Dodaj jeden. I robimy max protest. O, samą dostałem. No i pięknie. Za 24 godziny dostaniemy jeszcze jeden rdzeń, więc tutaj sobie będziemy mogli postawić ten budyneczek. No i co no, lecimy dalej. Dzień 31. Jak tutaj wyprzedzamy harmonogram? Koniec za 15 godzin. No nie będę używał tabletek. Tutaj nie mam włączonych tabletek z kokainą. Spokojnie. To jakieś strajki. No strajki mamy. Tutaj nie strajkują. Tutaj nam strajkowali mimo wszystko. Ale ci jednak gnojce, przygarnęliśmy ich, a oni, wiecie, mieli bezpieczne warunki pracy. To i tak mi się nie podobało. Bardzo brzydko. Kuchnie pracują na razie. Nie mają jakoś tragicznie. Ale obawiam się. Dobra, mamy tutaj tak. Administracja. W administracji już chyba na razie nic nie będę robił. W sumie to i tak praktycznie wszystko mamy. Sprawy pracy. Ambulatorium. Standaryzacja pracy. Zbiorowe negocjacje korzyści z dłuższych zmian. To można by było też dać. Zniesienie przywilejów. Milicja ludowa. Każdy może być zatrudniony w dowolnym miejscu pracy. A tutaj korzyści z dłuższych zmian. Dłuższe zmiany powodują mniejsze niezadowolenie. Osoby pracujące na dłuższych zmianach otrzymują dodatkowe pół racji żywnościowej. To nie jest głupie, ale na razie wyprzedzamy harmonogram. Robotnicy zatrudnieni jako inżynierowie pracują z 75% wydajnością. Niezadowolenie inżynierów trwale wzrośnie. Pełne poświęcenie. Zbiorowe negocjacje zadają. Nowa zdolność. Zbiorowe negocjacje. Prowadź negocjacje ze wszystkimi miejscami pracy, w których trwa strajk. Siedziba związku zawodowego. Standaryzacja pracy. Ambulatorium. Nowy obiekt ambulatorium leczy ciężko chorych do poziomu chory przy użyciu silnych lekarstw chemicznych. Trzeba będzie zbudować ambulatorium. Leczenie może mieć skutki uboczne. Czyli jakie skutki uboczne? To jest też pytanie. Standaryzacja pracy. Miejsce pracy będą o 10% wydajniejsze w trakcie krótszych zmian. Wprowadzenie krótszych zmian będzie powodować nieduże niezadowolenie. Niezadowolenie znacznie wzrośnie. No to 10% bardziej wydajni będą. Niezadowolenie nie jest jakoś cholernie wielkie. Racje żywnościowe już mamy, więc pyk. Odpalamy sobie, w obydwu kościołach to się chyba odpala, więc spoko. Więcej już pracowników tutaj nie mamy. Teraz tak, tutaj pracują, tu pracują. Przynajmniej na razie.
tu pracują. 2 godziny zostało do końca i nie chciałbym, żeby był strajk. Kurczę, miałem już skończyć ten odcinek, ale dobra, to już sobie wybudujmy ten tutaj rdzeń. To mogę tutaj do tego stosu przydzielić ludzi. Nie będę tutaj już stawiał drugiego. Niech ten węgiel znoszą. Tu mamy ludzi, tu mamy ludzi, tu mamy ludzi. Tu chyba nie mamy ludzi. Tutaj 6,2 na godzinę, a tartak? 13 na godzinę. To lepiej by się opłaciło postawić tartak, chociaż tutaj te zasoby są tak jakby na razie niewyczerpalne, a te są wyczerpalne. Dobra, lecimy dalej. Dłuższe zmiany miały zwiększyć bezpieczeństwo, a nie zmuszać nas do wypruwania sobie flaków. Dłuższe zmiany, a nie, dobra, to samo. To wymiar, przez który mamy pracować więcej w tym samym czasie. Tutaj nikt nie pracuje na razie, bo nie ma nic w kolejerce. Dajmy tutaj 10. Zabierzmy sobie 10 pracowników do węgla. Max. Tu jest bezpiecznie, tu jest bezpiecznie. Jak to wygląda? Wzrośnie stężenie. Mamy trochę chorych jeszcze. Bo nie chcę nic przegapić. O, i mamy etap trzeci. Osiągnięto etap. Następny etap. Złóż generator. Teraz zbuduję 2 części kadłuba termalnego, które będą stanowić trzon generatora. Gdy ukończysz ten etap, generator będzie gotowy. Boję się tutaj zaglądać, bo pewnie będzie 25 i 10. Tego 25. Damy max. Mamy sporo bezrobotnych, więc niech zbierają wszystko, co się da. Max. Max. Retorta? Nie, retorta nie jest potrzebna. Kolejkę tutaj mogę zmniejszyć, właśnie, bo tego mamy jeszcze pod dostatkiem. Jak to wygląda? Zaraz, zaraz. Wentylatornia, fabryka maszyn, odlewnia, kadłub, 25 i 10 kompozyty stalowe. Czyli 25 tych płyt metalowych, które są stąd. 20 tego i 50 tego potrzebujemy. O cholera. Dobra, to nie tak zrobimy. Pyk. 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 Opracowano nową technologię. Zasięg tartaków, żywność, ciepło. Co tam się znowu stało? Koniec zagrożenia spowodowanego toksynami. Że rdzeń generatora jest gotowy, więc mogliśmy szczelnie zabezpieczyć konstrukcje toksyczne. Konstrukcje. Toksyczne gazy wydobywające się ze źródła nie docierają już na powierzchnię. Nie musimy już nimi martwić. Cieszę się, że to słyszę. O, no to świetnie, bo możemy rozebrać wentylatornię. Na to wygląda. Więc wentylatornia rozebrana da nam jeden rdzeń parowy. A ja potrzebuję badań. Zasoby. Pewnie będzie jeszcze więcej rdzeni parowych potrzebne. Czy ja będę miał skąd te rdzenie parowe wziąć? Zwiększmy te tartaki na razie przynajmniej. Ja będę miał jeszcze skąd wziąć? Co się dzieje?
Coraz większy chaos. Teraz, kiedy serce generatora jest już gotowe, projekt jest bliski realizacji. Brawo. W kraju panuje polityczny zamęt. Na domiar złego wyciekła wiadomość, że większość generatorów nie będzie gotowa na czas. To wywołało ogromną panikę. Rząd tymczasowo opracował system losowania, ale ludzie twierdzą, że jest ustawiony. Sytuacja cały czas się zmienia i władze szykują się na zamieszki. Kraj pogrąża się w chaosie. Nie zawiedziemy. Ile jesteśmy do przodu? Około 3 dni. Około 3 dni, ale nie mamy tutaj tego gówna wystarczająco. Badania mam wzięte. Oni tu na razie nie pracują. To jest rozbierane. Oni są w miarę bezpieczni. Te toksyczne gazy, one już naprawdę bardzo fajnie, że nam... Robimy tak. Robimy tak. Niech pracują trochę więcej. Niewdzięczne dranie. Szefie, robotnicy, których się przekonali się ludzi do strajku. Gdzie strajkują? Tutaj strajkują. Palisz ich, na razie niech strajkują. Znowu to samo. Chyba jednak trzeba będzie wprowadzić tą milicję. Zaproponujmy im resztę wolnego dnia. Niech się walą. Jednocześnie się ludzie, w jedności siła, jednoczcie się. Ej ludzie, przyłączcie się do nas. Przerwijcie pracę. Ale kurde gnoje, zasrane. Ja dzisiaj zdążę wystartować jeszcze z tym tutaj. Dobra, nie tak zrobimy. 52 minuty. Wow, olbrzymi stos węgla, zasób wyczerpany. Brak zbieraczy. Barak zbieraczy traci zasób. Ej, no to grubo. Czy jeszcze gdzieś mam tutaj stos węgla? Może tutaj się coś odkryje, jak te lasy powycinam. Czy coś? Bo to nie prezentuje się najlepiej. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, dalszą część będziemy sobie kontynuowali w następnym odcinku. Myślę, że teraz idzie mi w miarę lepiej, ale to też dzięki właśnie poradom w komentarzach. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za wszelkie pomocne komentarze. Tutaj tych chyba też mogę rozebrać. Czy jeszcze mamy coś tutaj do ogarnięcia? Tutaj widać, że ta kraina coraz bardziej zamarza tak naprawdę. Więc trudno powiedzieć, kiedy nam coś odkryją. Podejrzewam, że niedługo dostaniemy jakąś informację, żebyśmy mogli gdzieś tam poszukiwacze wysyłać, bo nie będziemy mieli jedzenia de facto. Więc to może być duży problem. Jeżeli tak wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwonek, żebyście byli również na bieżąco. Jeśli macie jakieś porady, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, pozdrawiam. Elo!